Siemanko, z tej strony Jaru, witam z Akademii Sportu Walki Wilanów, a jest ze mną jeden z największych talentów obecnie polskim MMA, Michał Oleksiejczyk. Cześć Michał. Witam wszystkich, hej. Uśmiechnąłeś się tak, nie męczą cię tego typu właśnie porównania? Nie, to miłe, fajnie, że tak ludzie myślą, ale trzeba po prostu robić swoje i to, co ktoś mówi, jest bardzo miłe. Wiem, że są pozytywne opinie na mój temat, ale ja muszę robić swoje i po prostu wygrywać. No na razie swoje robi się to perfekcyjnie, Michał. No gruchnęła informacja, której gdzieś tam, no to, że zobaczysz w Kopenhadze, o tym się mówiło, no ale o przeciwniku nie miałem bladego pojęcia. O Vincent Pre, powiedz mi, jak odbierasz tego rywala, co o nim wiesz, jak jesteś zadowolony z tego zestawienia? No jestem bardzo zadowolony, bo mimo tego, że mówi się, że jest na tam fali spadkowej, to i tak jest mega niebezpieczny i to będzie bardzo ciężka walka. Ostatnia z Kryłowem, którą przegrał, tak naprawdę dwie rundy prowadził, więc to jest taki rywal, który jest bardzo nieprzewidywalny. Trzeba być bardzo czujnym. On w każdej chwili może przegrywać ze mną walkę, a wystrzeli czymś i może mnie na przykład znokautować, więc jest bardzo niebezpieczny. To jest taka... Po prostu trzeba uważać, żeby nie wpaść żadną pułapkę i wcale to, że on ma tam jakieś dwie walki z rzędu przegrane, nie oznacza, że do mnie wyjdzie w takiej samej dyspozycji, bo na pewno wyjdzie mega zmotywowany, bo będzie chciał zostać w UFC, więc to będzie najcięższa walka w mojej karierze. Na taką się nastawiam, takie mam zawsze nastawienie i tak trzeba po prostu. OSP, prawie jak GSP, ma 19 chyba walk w UFC, 6 Strikeforce, niesamowite doświadczenie. Co ty na to? Czy będziesz już takim zawodnikiem, który będzie powoli wysyłał na emeryturę tych najbardziej doświadczonych w swojej dywizji? No mam nadzieję, że tak. No, ja podchodzę do każdego rywala bez respektu. Po prostu chcę zrobić tam robotę, tak samo jak robiłem we wcześniejszych pojedynkach. Już trzymam z rzędu wygrane. Chciałbym dołożyć czwarty. Jak będzie, zobaczymy na pewno. Zobaczycie mnie w najlepszej dyspozycji, jaką kiedykolwiek miałem. No i co? Idę po zwycięstwo po prostu, bez żadnego respektu wychodzę i walczę. To jest człowiek jak każdy inny, więc ja z takiego założenia wychodzę i idę tam po zwycięstwo. Trener Okniński już rozszyfrował rywala, jest technika? Tak. Taktyka, przepraszam. I technika, i taktyka też jest. Trener jest naprawdę bardzo dobry, jeśli chodzi o takie rozczytywanie rywala. I już robimy praktycznie, mamy go już rozszyfrowanego, po prostu... Cały czas oglądaliśmy, widzieliśmy, jakie ma mocne, jakie słabe strony i cały czas powielamy te warianty, które tam będę pokazywał w klatce i po prostu będę reagował. On najczęściej, no tam każdy wie, co on najczęściej robi, więc na to będę próbował szykować jakieś obrony i kontry. Jakie były twoje pierwsze myśli, jak dowiedziałeś się, że będzie takie, a nie inne zestawienie? Tak w sumie bez jakichś emocji, po prostu cieszę się, że to jest już takie znane nazwisko. I tutaj po prostu przyjąłem i tyle, i walczymy. U mnie nie ma tak, że tam, nie wiem, kalkuluję, że może ten, a może tamten, tylko po prostu biorę i taka musi być moja droga. No, nie słynę z niczego innego jak z wartości sportowych, więc muszę tych rywali pokonywać i po prostu przez to być znanym, więc tutaj no, wybrzydzania nie może być. Ale ładne słowa teraz powiedziałeś. No tak, ale taka jest prawda. No tutaj showmanem nie jestem, może kiedyś będę, na razie to po prostu trzeba sportem wybijać się do góry. Powiedz jeszcze, Michał, Kopenhaga jako lokalizacja. Wolisz walczyć bliżej domu? Znaczy, no Dania nie jest jakoś super blisko domu, no ale jednak jest to Europa, ta sama strefa czasowa, zero jakiejkolwiek aklimatyzacji i tak dalej. Czy to jest na plus, czy na minus dla ciebie? Ja myślę, że na duży plus na razie. Mogę walczyć w Europie cały czas i się cieszę, że UFC mnie tak tutaj dobrze gdzieś umiejscawia. A później przyjdzie czas i na Stany. Już raz byłem w Stanach, też było super, ale mówię, ja naprawdę cieszę się, że mogę walczyć blisko domu, nie muszę się aklimatyzować i może tak na razie zostać, a później za jakiś czas zawalczyć gdzieś tam w Stanach. A propos Stanów, no to twoja dywizja, bardzo ciekawa gala ostatnio była w Las Vegas. Może kilka słów na początek o John Jonesie i walce z Thiago Santosem. Dawno, a w zasadzie chyba nigdy, nie było tak, że jeden sędzia wskazał na przeciwnika Jonesa w jego walkach. Co powiesz o tym starciu? No dla mnie takie nudne było. Po prostu Jones skontrolował to i tyle. Wiadomo, że
Santos robił co mógł, ale no niestety tutaj, żeby przebić się przez ten zasięg Jonesa i czymś go napocząć, to jest bardzo ciężko, ale ta walka była taka, no nie porwała, bardziej mi się podobało to zakończenie Janka Bochowicza, którym znokautował, to było fajne. Myślisz, że John Jones już powoli się kończy, bo dużo osób tak twierdzi, że no gdzieś już ten czekają na tego pierwszego zawodnika, który go po prostu pokona, no bo Matt Hamill, no nie oszukujmy się, no niby wygrał, ale Dana White teraz ostro walczy, żeby to zero w rekordzie Jonesa zabłysło. No ja myślę, że już takie czasy, gdzie miał był w najlepszej dyspozycji, minęły. Mniej więcej każdy wie, czym to może być spowodowane, ale zobaczymy. No ja marzę o tym, żebym to ja był pierwszy, który go pokona. Mam do tego predyspozycję, mam bardzo dużo czasu jeszcze, a jakby no czas tutaj gra na moją korzyść, więc ja bym chciał to zrobić, to jest moje marzenie i wiem, że je prędzej czy później zrealizuję. Wróćmy do walki Janka Bochowicza z Luke'em Rockholdem. Spodziewałeś się takiego zakończenia? Kurczę, właśnie tutaj jakby kibicowałem Jankowi, ale tak 50 na 50 i naprawdę ciężko było gdzieś tam faworyta wyłonić z tego starcia. Na pewno za Jankiem przemawiało to, że no, doświadczony był w tej dywizji 9-3, to jest jego dywizja, w której walczy, można powiedzieć, że no, chyba od początku. A Rockhold pierwszy raz bił się w tym 9-3, więc było kilka atutów, które przemawiało, też między innymi to, że Rockhold miał tam dwuletnią przerwę. No kibicowałem Jankowi, ale też nie skreślałem Rockholda, bo był mistrzem i to była zagadka, bo nie wiadomo było, jak on sobie poradzi w tej dywizji. Jak widać, no tutaj jakby ta siła fizyczna, siła uderzenia, no była po stronie Janka i no i zrobił to, co miał zrobić, tak. Myślisz, że jest teraz realna szansa na walkę Janka o pas już w kolejnej walce? Bo gdzieś tam się zastanawialiśmy z internautami, no myśleliśmy, że wyżej skoczy Janek przede wszystkim w rankingu, skoczy tylko tak naprawdę o jedną pozycję, jeśli mi się dobrze daje, albo dwie. Dzisiaj rano jakieś tam newsy widziałem, ale nawet nie wchodziłem, bo kurde, ledwo żyłem, ale mi się wydaje, już tak odpowiadając na twoje pytanie, że jeszcze jedną walkę i dopiero bym, ja jakbym miał decydować, to bym dał o pas. Ja bym chciał walki Reyes właśnie z Jankiem i to by było takie starcie, po którym Janek już mógłby o ten pas się bić. Szymon Kołecki, pamiętam, bo chciałbym poruszyć temat UFC w Polsce i no, na pewno chciałbyś zawalczyć na UFC w Polsce. I Szymon Kołecki powiedział o takim ciekawym zestawieniu właśnie main event Bachowicz kontra Oleksiejczuk w Polsce. Może o walce z Jankiem porozmawiamy jeszcze za chwilę, bo było pytanie od wspierającego, natomiast taki main event w Polsce, jak by ci się widział? Nie, no na pewno to by było dobre starcie i już tutaj wiele osób mnie o to pytało i ja jestem jak najbardziej za. Chciałbym zawalczyć z Jankiem, bo wiem, że to by na pewno przyciągnęło bardzo dużo kibiców, a to jest po prostu sport i no i ja nigdy nie odmówię żadnej walki, chyba że z moim bratem, to wtedy nie, ale tak to z każdym będę walczył, no bo trzeba, tak, no walk się nie odmawia, ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia. Jak będzie UFC, zobaczymy jak to wszystko się potoczy, czy ja będę wygrywał, czy będzie mi się dalej tak udawało, czy nie, no to jest niewiadomo, ale jeśli taka walka miałaby się odbyć, no to ja jestem za. Ale nie ma żadnej złej krwi między tobą a Jankiem chyba. Nie, ja tutaj cały czas kibicuję Jankowi, no nie ma złej krwi, no Janek jest taki, że da się lubić i każdy go lubi, myślę, więc złej krwi nie ma, ale mówię, no jeśli UFC by tak chciało, no to ja tam pracuję, to jest moja praca i ja po prostu muszę wykonywać ich polecenia. Okej, na sam koniec mam jeszcze od patronów wspierających dokładnie 4 pytania. Ale na pierwsze już troszeczkę odpowiedziałeś. Jak widzisz swoje szanse w ewentualnym starciu z Janem Błachowiczem? No też, no idę po wygraną, kurde, no nie wchodzę do klatki, żeby jakby, no nie wiem, no bez myśli zwycięstwa, tak? Wchodzę i tylko zwycięstwo jest dla mnie najważniejsze. Kolejne pytanie brzmi, czy twoim zdaniem to najtrudniejszy przeciwnik w dotychczasowej karierze, chodzi o OSP? No myślę, że tak. Nigdy nie mierzyłem się z takim zawodnikiem, w sensie takim, że no, bardzo dobre warunki fizyczne, wysoki, bardzo dobrze obala, dobrze bije, też poddaje, także on będzie najcięższy, myślę. Trzecie pytanie jest, co myślisz o rankingach UFC? Dlaczego typ, co nie walczy, jest na emeryturze, chodzi o Gustafsona, potrafi wskoczyć oczko wyżej po gali, na której go nie było? Czy też uważasz, że to nie drabinka, tylko UFC układa sobie, kto z kim powinien walczyć? Nie wiem. W ogóle to przerażam, że ci przerwa, to jest skandal, że jeszcze nie ma w 15. A, no ale będę powoli, ja to tam
wszystko na spokojnie, ja mam jeszcze czas. A co do tego, czy to UFC układa starcia, może też tak być. No, też może być tak, że oni zastawiają, że to nie jest drabinka. No ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, ale i tak myślę, że Janek dostanie prędzej czy później walkę o pas, więc tutaj nie ma się co niecierpliwić. Ostatnie pytanie, słuchaj uważnie. Czy póki jesteś jeszcze poza rankingiem i nie jesteś, czego ci życzę, mega gwiazdą, mógłbyś pozdrowić Polę? Tak, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdro. Dzięki bardzo. Dzięki, dziękuję.